Polska musi być gotowa na każdy scenariusz w każdej chwili. Już nie mamy się czego wstydzić. W NATO jesteśmy punktem odniesienia dzisiaj na świecie. Ale brak przygotowań to jest wtedy katastrofa w momencie kryzysu. A sytuacja, jaka jest na świecie, wszyscy to czujemy, wszyscy to widzimy. Żeby ta wojna polsko-polska wreszcie się skończyła między dwoma obozami, musi przyjść ktoś, kto nie identyfikuje się z żadnym z nich. Nie jest ani w Platformie, ani w PiS-ie. To nie jest moja pierwsza wizyta w jednostkach Wojska Polskiego. Od roku staram się regularnie, przynajmniej raz w miesiącu, jeżeli to tylko możliwe, odwiedzać jakąś jednostkę, w której służą ci, którzy w bezpośredni sposób odpowiadają dzisiaj za nasze bezpieczeństwo i niepodległość Rzeczpospolitej. Dzisiaj jesteśmy tutaj w pierwszym batalionie strzelców podhalańskich po to, żeby porozmawiać o bezpieczeństwie. Oczywiście wszyscy wiemy, jak ważne są te zakupy, choćby były, które były czynione. Przed chwilą mieliśmy prezentację i KTO Rosomak i innych środków, które rzeczywiście służą żołnierzom i rzeczywiście dają im poczucie, że mogą swoją misję wykonywać tak, że już nie mamy się czego wstydzić, nie mamy czego gonić. Jesteśmy naprawdę punktem odniesienia w NATO, jesteśmy punktem odniesienia dzisiaj na świecie i to jest bardzo budująca konstatacja, ale wiemy wszyscy, ile mamy jeszcze do zrobienia, jeśli chodzi o programy operacyjne dotyczące choćby obrony naszej przestrzeni powietrznej, programy Wisła, Narew, Pilica. W tej chwili w Sejmie, dzięki harmonijnej współpracy z panem premierem, procedujemy ustawę o polskich fabrykach amunicji. To jest ta rzecz, która już dawno powinna się wydarzyć. Oczywiście mówię przede wszystkim o amunicji kalibru 155, ale też o innych rodzajach amunicji. To się wreszcie musi stać. My potrzebujemy w Polsce nie jednej fabryki amunicji, ale wielu fabryk amunicji, żebyśmy byli w stanie zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo sobie, ale też i wspomóc tych, którzy tego rodzaju środków dzisiaj na świecie wyszukują, potrzebują. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za możliwość tego spotkania, panu premierowi za obecność i jeszcze raz podkreślam, są takie momenty, kiedy jesteśmy w trybie ściśle polityczno-partyjnym i spieramy się o tysiące różnych rzeczy. Bezpieczeństwo narodowe, stabilność, niepodległość Rzeczpospolitej, polski żołnierz, to są te rzeczy, co do których nikt nie powinien mieć wątpliwości, że tu wszyscy stajemy razem, one powinny nas łączyć. Ja jeszcze tylko na koniec chciałbym z całego serca, bo publicznie nie będę miał okazji, zaraz się jeszcze spotkam z żołnierzami, podziękować żołnierzom. Ja sam wiem, co to znaczy czekać na kogoś w domu, kto pełni służbę na rzecz Rzeczpospolitej. Wasi żołnierze uczestniczyli w wielu misjach zagranicznych, są dzisiaj na pierwszej linii tego oporu, który stawiamy siłom zła. Chciałem wam z całego serca życzyć po prostu żołnierskiego szczęścia i żebyście zawsze mogli wrócić do tych, którzy kochają was, którzy na was czekają. Nie ma słów uznania dla waszej pracy, nie ma wystarczających słów uznania dla waszego bohaterstwa, z którym swoją służbę pełnicie. Dziękuję. Wdzięczność, którą wyraził przed chwilą pan marszałek wobec żołnierzy Wojska Polskiego, to jest zadanie dla władz publicznych. Bycie z żołnierzami, wspieranie, realizowanie inwestycji, oczywiście realizowanie strategii na rzecz bezpieczeństwa i to się dzieje praktycznie. Ważnym punktem strategii bezpieczeństwa narodowego było włączenie marszałków Sejmu i marszałków Senatu do systemu zarządzania bezpieczeństwem państwa polskiego. To jest opisane w pierwszym rozdziale strategii bezpieczeństwa. Ja, zostając ministrem obrony, bardzo poważnie podchodzę do dokumentów strategicznych i ich realizacji. Polityczno-strategiczna dyrektywa obronna, która nie była aktualizowana, jest aktualizowana. Nowa strategia bezpieczeństwa narodowego nada jeszcze większy wymiar. Jesteśmy po rozmowach, choćby z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Założenia tej strategii przekazał pan prezydent, rząd nad tym pracuje. Większe zaangażowanie będzie dla Sejmu i dla Senatu. Bo tutaj musi być pełna integracja wszystkich działań na wypadek kryzysu, zagrożenia. Bo Polska musi być gotowa na każdy scenariusz w każdej chwili. Nie można tego odkładać na później, nie można tego bagatelizować. Dlatego dziękuję panie marszałku, że Sejm pierwszy raz od 35 lat prowadzi największe działania zmierzające do sprawdzenia stanu możliwości zarządzania państwem w sytuacjach kryzysowych. Przygotowuje się na sytuacje kryzysowe, oby one nigdy nie nadeszły. Ale brak przygotowań to jest wtedy katastrofa
w momencie kryzysu. A sytuacja, jaka jest na świecie, wszyscy to czujemy, wszyscy to widzimy. 3 miliardy złotych na rzecz budowy fabryki amunicji w Polsce. Ja byłem na Słowacji w ubiegły piątek. Słowacja ma bardzo duże zdolności produkcji amunicji. Będzie to nasz strategiczny partner. Ale Polska musi mieć nie mniejsze zdolności w produkcji amunicji, szczególnie tej amunicji 155 mm, która jest dzisiaj najbardziej potrzebna i na Ukrainie, ale też do przygotowania na sytuację kryzysową. I ta ustawa będzie rozpatrywana dzięki zgodzie pana marszałka Wysokiej Izby w trybie przyspieszonym. Już dzisiaj rozpoczyna, już w tym teraz rozpoczynają się prace w komisji w najbliższych godzinach, a w środę mam nadzieję, że ponad podziałami politycznymi, i o to bym chciał zaapelować do wszystkich stron sceny politycznej, przyjmiemy ustawę na rzecz budowy fabryki amunicji w Polsce, bo to jest po prostu konieczność. To jest strategiczny problem dla państwa polskiego i to jest program, który będzie skrupulatnie realizowany. Zrobimy wszystko, żeby to było jak najszybciej, jak najwięcej. Nie jedna, nie dwie, ale myślę, że nawet 3 fabryki amunicji. Mówię o miejscach zlokalizowanych w różnej części Polski. Oczywiście to nie jest jeden zakład produkcyjny, to jest wiele firm zaangażowanych, ale to jest najważniejsza ustawa. 21. Brygada Strzelców Podhalańskiej, 18. Dywizja, która pełni dzisiaj i służbę na granicy, i w misjach międzynarodowych, i w odbudowie popowodziowej, jest gotowa do wyzwań, jest dobrze wyposażona, dobrze przygotowana, a to włączenie się marszałka Sejmu w system bezpieczeństwa państwa polskiego jest pokłosiem wypełniania strategii na rzecz bezpieczeństwa narodowego. Naprawdę o wyborach przyjdzie czas jeszcze dyskutować. Rozumiem, że nas to wszystkich dzisiaj bardzo ekscytuje. Państwo mimo wszystko musi działać. Państwo nie żyje logiką kampanii wyborczych. Przyjdzie na to czas, żebyśmy się nad tym zastanawiali. Do drugiej tury jest jeszcze bardzo daleko. Wybory będą w maju. I dzisiaj nie wiemy tak naprawdę wiele, bo proszę popatrzeć na to, co wydarzyło się w Rumunii. Sondaże pomyliły się o ponad 15%. To jest naprawdę zupełnie inny świat niż ten, który do tej pory żeśmy obsługiwali. Także dajmy sobie jeszcze czas na rozmowę o szansach wyborczych, bo najpierw musi zacząć się kampania. Kampania zacznie się za 8 stycznia, to ile? Za miesiąc? Trochę więcej niż za miesiąc. Trudno jest go oceniać, bo go nikt nie zna. Jak go poznamy, no to będziemy mogli w tej sprawie się wypowiedzieć. Nie wiemy, co sobą reprezentuje. Tak naprawdę nie wiemy, jest jaki poziom jego zależności od Jarosława Kaczyńskiego, przypuszczam, że znaczny, tak, no nawet miejsce, w którym ten kandydat był ogłaszany, czyli dokładnie to samo miejsce, w którym był ogłaszany Andrzej Duda. No pamiętamy wszyscy, jak Andrzej Duda był niezależny od Prawa i Sprawiedliwości, więc przypuszczalnie pan Nawrocki będzie tak samo. Natomiast kampania się zacznie, to będzie kampania między kilkoma bardzo wyrazistymi osobami. Jestem ciekaw, jak się potoczy. Dla mnie nie ma to dzisiaj, to mi nie spędza snu z powiek. Robię swoje obowiązki. 8 stycznia zaczniemy i zobaczymy, gdzie będziemy. Ktokolwiek będzie, już wiemy, że jest kandydatem Donalda Tuska czy Jarosława Kaczyńskiego. Ja uważam, że coś innego dzisiaj jest w Polsce potrzebne i dlatego do tych wyborów staję. Środowisko podpalaczy Polski, niezależnie od tego, z której strony przychodzą, powinno być na stałe odsunięte, bo ludzie też 15 października postawili na coś innego. Postawili na współpracę, postawili na to. Zobaczcie, że 15 października wygrał ktoś, wygrało środowisko, które miało zdolności koalicyjne, a przegrał ten, kto zdolności koalicyjnych nie miał. Ludzie bardzo jasno rozdali karty i po raz pierwszy od bardzo wielu lat mamy w Polsce sytuację, w której nie rządzi praktycznie de facto jedna partia, tylko ludzie zdecydowali się na bardzo trudną, to prawda, ale jednak koalicje zupełnie różnych wartości. I dlatego uważam, że dzisiaj też Polsce potrzebny jest prezydent zupełnie spoza tego duopolowego rozdania, żeby dokończyć to, co 15 października się stało i żeby ta wojna polsko-polska wreszcie się skończyła między dwoma obozami. Musi przyjść ktoś, kto nie identyfikuje się z żadnym z nich, nie jest ani w Platformie, ani w PiS-ie, a będzie umiał współdziałać w takich rzeczach, które są dzisiaj fundamentalnie ważne dla nas wszystkich, ze wszystkimi, którzy chcą współpracować i po jednej, i po drugiej stronie. Bo i po jednej, i po drugiej stronie są ludzie, którym zależy na bezpieczeństwie Polski i po jednej, i po drugiej stronie są ludzie, którzy tej wojny polsko-polskiej mają dość. Jeżeli podpalacz zakłada firmę ochrony przeciwpożarowej, to ja oczywiście mogę uznać, że dalej mieści się w temacie, ale nie wierzę w to, że chcę, żeby tego ognia w Polsce było mniej. Przypomnę raz jeszcze, podzielona Polska, rozbita Polska, popękana Polska, to jest zaproszenie dla Rosji. Przerabialiśmy to w XVIII wieku, przerabialiśmy to wielokrotnie, przerabialiśmy to tyle razy, że naprawdę dzisiaj powinniśmy wyciągnąć z tego wnioski. Znowu będzie próba rozdania sceny w ten sposób, że liczy się tylko Platforma albo tylko PiS albo tylko Platforma i nawzajem.
nawzajem nakręcamy ten polaryzacyjny wyścig białego z czarnym, czarnego z białym. To nie o to chodzi w wyborach prezydenckich. To nie są wybory partyjne, to nie są wybory parlamentarne, kolejne. Tak jak będzie się nam próbowało wmówić, że oto teraz potwierdzenie dominacji jednej strony, albo jednak pójdziemy w drugą stronę z naszą polityką. Wybory prezydenta to są zupełnie wybory inne, bo one są o innej pozycji, o innym miejscu. Są wybory kogoś, kto powinien być stabilizatorem sytuacji, kto powinien być katalizatorem zgody, budowy, współpracy przy wszystkich różnicach, które mamy, a nie kimś, kto przechyli polaryzacyjne wahadło znowu na którąś stronę. Bo jeżeli my się tak będziemy wahać pomiędzy jednym półpolskim prezydentem i drugim półpolskim prezydentem, bo jeden będzie prezydentem połowy Polski, drugi prezydentem połowy Polski, to my nigdy całej Polski nie uczynimy bezpieczną. Dzisiaj jest czas na całopolskiego prezydenta. Dzisiaj jest czas na takiego prezydenta, który będzie w stanie widzieć i jednych, i drugich, przede wszystkim wyborców obu partii, bo oni dzisiaj, tak jak się jeździ i rozmawia, to oczywiście mają swoje preferencje, ale pierwsza rzecz jest, zawsze się słyszy, ja przynajmniej, na każdych badaniach to samo. Przestańcie się kłócić, weźcie się do roboty, dość już tego chaosu, bo to tylko wzmaga w ludziach poczucie niebezpieczeństwa, którego i tak mają dużo. Zobaczcie, ile się dzieje na świecie. Codziennie media przynoszą nam informacje o jakichś nowych wydarzeniach, które burzą nasz spokój. Dlatego dzisiaj potrzebujemy Polski, która będzie oparta na dwóch filarach, na bezpieczeństwie i rozwoju. Nie ma innej drogi. I się w takich miejscach jak to tutaj, ale też i w bardzo wielu innych o tym przekonujemy. Bezpieczeństwo i rozwój. A to nie są rzeczy, które można podzielić na pół. Bezpieczeństwa nie można podzielić na pół i zdecydować się, że stawiamy tylko na połówkę. Rozwoju tak samo.